Witam, szkłowodne, pomalowanie drewna i zabezpieczenie betonu. Pierwsza sprawa, zabezpieczę, czy umyję podłogę, a chciałem zabezpieczyć tutaj tą posadzkę, żeby się nie kurzyła. I taki zapomniany środek przez długie lata, szkło wodne. Wydaje mi się, że jak rozcieńczę 10 litrów tutaj na powierzchni, garaż ma 3x6, że 10 litrów tego szkła wodnego mi wystarczy. Najpierw umyję tą podłogę betonową. Później rozpuszczę to szkło wodne. I mam tutaj taki dylemat, właśnie nie wiem w jakim stosunku rozpuścić to szkło wodne. Ja chciałbym zabezpieczyć tą posadzkę, żeby się nie kurzyła, trochę zabezpieczyć ten beton. Może kiedyś w przyszłości coś będzie, jakaś płytka albo coś, ale na razie chciałbym po prostu to zagruntować. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Później są różnego rodzaju posadzki i grunty też na bazie szkła wodnego. Więc no na razie jakby zagruntuję to tym szkłem wodnym. Zobaczę w przyszłości, jaki będzie efekt. Na razie umyję posadzkę Karcherem. Teraz będzie trochę głośno, więc tylko tak krótko powiem, że po prostu najpierw to umyję, później rozleję to szkło wodne, rozciągnę taką grubą szczotką i zobaczymy, jaki w przyszłości będzie efekt to przynosić. Beton umyty takim sprzętem, pozamiatane, jest to mokre. Spad jest tutaj w tą stronę, w tamtą stronę. Więc muszę zacząć to szkło wodne tutaj nakładać. Myślę, że po prostu to rozleję i miotłą to rozciągnę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Bo nie ma się tutaj co bawić za bardzo. Jakieś nakładanie pędzlem czy czymś takim. Pomyślałem sobie jeszcze o sprężarce i o pistolecie. I chyba tak zrobię, wezmę sprężarkę i pistoletem to po prostu naniosę. Także zabieram się do pracy. Myślałem, że to pomaluję pistoletem, zagruntuję w ten sposób posadzkę szkłem wodnym, ale jednak nie, jednak rozlałem 10 litrów mniej więcej równomiernie, rozciągłem to po prostu miotłą i zobaczymy, jaki to będzie efekt, czy to nie będzie się kurzyć, jak ten beton się zachowa po szkle wodnym. W każdym razie szkło wodne 5 litrów jest około 20 zł, także to nie są duże pieniądze. Zobaczymy, jaki to efekt będzie. Czy ta powierzchnia dalej się, choć trochę się nie będzie kurzyć.
ten beton, on był dosyć mocny i z tego co zauważyłem, to po prostu jak jest strasznie sucho, on dalej pije wodę. Także no zobaczymy, czy to zda jakiś egzamin. Gruntowanie betonu szkłem wodnym moim zdaniem zdało egzamin. Tam widzimy, beton jest taki jaśniejszy, to nie był zagruntowany, a tutaj gdzie jest ciemniejszy, już tutaj stoi samochód, to troszeczkę nam przeszkadza tutaj pokazać, ale możemy pokazać w ten sposób, że miotła po prostu nic nie kurzy tutaj z tego betonu, nie? Także jest, beton się zrobił taki śliski bardziej, o tak może, nic się nie kurzy, a zobaczmy tutaj co jest w tym przypadku, bo od razu widać jest kurz, także tu się beton kurzy, tu muszę jeszcze polać tym szkłem wodnym. Także no wydaje mi się, że jest taki troszeczkę bardziej ciemniejszy, ale nie ma kurzu. Może jeszcze raz umyję tą podłogę i jakimś roztworem szkła wodnego jeszcze raz może. No ale dosłownie nie ma tutaj, nic się nie kurzy, a w przypadku tamtej powierzchni, gdzie nie było zagruntowane, od razu widać, że się kurzy. Wiesz, to można zaraz taki eksperyment zrobić i polać wodą. Zobaczymy, jak to się będzie ten beton zachowywać. I później chyba tak zrobię. Powiem tylko tyle, że jest w cieniu 30 stopni, także jest prawdziwe lato. Jeszcze może pokażę ławeczkę, jak jest zagruntowana, czyli deski. No i polecam szkło wodne. No, tak wygląda ławeczka zakonserwowana tym szkłem wodnym. Takie są jaśniejsze przebarwienia. Chyba trzeba będzie jeszcze raz pomalować szkłem. Jeszcze mi zostało jakieś ze 3 litry. Ale chciałbym pokazać tutaj taką sprawę, że do pojemnika takiego plastikowego nalałem wczoraj, może to tak dobrze nie będzie widać, nalałem wczoraj szkło wodne i ono prawie zastygło, jeszcze nie jest tak na 100% twarde. Ja to próbowałem naciskać, to się zrobiła taka skorupa jak na farbie otwartej, bo czekam jeszcze do jutra i jak zastygnie całkowicie to szkło wodne, spróbuję dodać wody, czy woda nie rozpuszcza tego szkła wodnego. No, a tutaj po prostu to co deska wpiła, to wpiła, a to co deska nie wpiła, to jeszcze chyba trzeba będzie raz pomalować. A jak nie, no to tak po prostu zostanie. No. Kolor ładny tych desek się zrobił. Tych listew. Zobaczymy, jak to się będzie na warunki atmosferyczne sprawdzać. Dlatego tutaj troszeczkę nalałem tego szkła wodnego. I zobaczę, jak to wyschnie, zobaczę, czy tego woda nie rozpuści. Tutaj też szkłem wodnym pomalowałem pod ławką, tu w tym miejscu. Zobaczymy. Tu zostawię, w komentarzach napiszę, czy to szkło wodne zastygło na 100% i czy woda to rozpuszcza. Dobra, do następnego razu.